Jesteśmy w Parlamencie Europejskim. Zapraszam na ekspozycję wystawy Zagłada Polskich Elit, akcja AB Katyń. Zostaliśmy zaproszeni do Parlamentu Europejskiego przez posła, europosła pana Kosmę Złotowskiego i chciałbym serdecznie jeszcze raz panu posłowi podziękować za zaproszenie. Prezentujemy wystawę, która opowiada o zbieżności polityk obu systemów totalitarnych, które okupowały Polskę w czasie II wojny światowej. Historyczna prawda o Katyniu jest prosta. Rosjanie dokonali tej zbrodni, a w myśl zasady uderz w pasterza, a owce się rozproszą. Czyli zamordowali wiele tysięcy, ponad 20 tysięcy członków elity polskiego państwa, no, po to, żeby to państwo było dużo, dużo słabsze. Z jednej strony chcemy wspomnieć o ofiarach tej II wojny światowej, ale z drugiej strony wskazać na coś bardzo ważnego i aktualnego wciąż, a mianowicie na kłamstwo, na bezczelne kłamstwo, z którym mamy dziś do czynienia, a ono się właśnie wtedy rozpoczęło. A to Rosjanie, dokonawszy masakry w Katyniu, powiedzieli: nie, to nie my, to Niemcy. I to kłamstwo trwało przez lata, a dzisiaj Rosjanie mówią: my? Na Krymie? Ależ nie. My na Ukrainie? No gdzie? No to są prześladowani Rosjanie. My zestrzeliliśmy jakiś samolot? Nie, no to przecież się stało w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Takie kłamstwa muszą być demaskowane i jednym z celów tej wystawy jest właśnie demaskowanie kłamstwa.